Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z takiego oczywiście w nawiasie oceniania Waszych składów w FIFI Mobile 19 Znowu wybrałem 10 drużyn, także lecimy Ale zanim to jeszcze Wam przypomnę, że wczoraj robiłem transmisję z losowania nieoficjalnych oczywiście mistrzostw Polski w trybie head to head, no miałem tam niestety problemy techniczne no w sumie mogłem tego live'a przełożyć na jakiś inny termin, ale praktycznie to nie za bardzo, bo teraz mało co jestem w domu i gdybym wczoraj tego nie nagrał, to dopiero za kilka dni, a w sumie dobrze, że udało się już te grupy wylosować, bo wiem, że ten mistrzostwa już ruszyły już tam kilka osób ze sobą, meczyki rozegrało, także jest spoko. No, ja już przechodzę oczywiście do oceniania Waszych składów i pierwszy jest od Piotrka 111 overall. i Piotrek napisał, nie wiem kogo wstawić za kondogbie. Myślałem o najgolanie z Toców. No, i w sumie ja widzę, że ty masz skład pod dwa busty, dwa kolory, znaczy się, legendarne i, i epickie. Ten najgolan z Toców myślę, że może być nawet dobry napisałeś też, myślałem nad zmianą Otamendi'ego Otamendi z tego co patrzyłem statystyki ma dosyć fajny, ale on jest dosyć niski i tutaj za Otamendi'ego mógłbyś dać chociażby z utoców Kielniego, bo on jest dosyć tani, a naprawdę niezły także drugi składzik jest od Remigiusza, Remek 113. overall Nazwa drużyny dosyć ciekawa. Nie powiem, za Gulama będzie Robertson z League Heroes, tak napisałeś. Na LW jest Lukas 99, bo nie ma żadnych fajnych LW z Second Strikerem. Resztę ulepszam na stówkę. No i w sumie z tym Lukasem masz rację, bo na rw z Second Strikerem jest chociażby w salach, a na LW nie ma nikogo dobrego. No chyba, że Stoiczkowa ikonę byś tu dał, ale też za bardzo się nie opłaca to no to możesz w sumie ulepszać. Jeszcze byś tego Markiniosa mógł wymienić, bo nie wiem czy ten chociażby Kelini nie jest lepszy od Markiniosa, tak mi się chyba wydaje. Że lecimy dalej. Trzeci składnik jest od Krisa, 110 overall i napisał on siema. Co do zmiany, budżet około 10 milionów, a na elemie będzie Douglas Costa z League Heroes. Także ja tu patrzę na Twój składzik Szkriniar, Matip, Kielini, Casemiro. No i ja bym w Twoim składzie chyba nic nie zmieniał. Masz 10 milionów, to ja za te 10 milionów po prostu bym nakupował teraz załodników tych masterów z Trisher Hunt, Amazon i. I bym po prostu poprzepalał na, na tych zawodników, i żeby jak najwięcej zawodników mieć na setnym overall. Także tego ci życzę i lecę dalej. I tu już naprawdę niezły składzik. 122 overall od Michała. No, ja tutaj widzę trzy ikony Prime, także szacun van bastena, kocze i zanetiego. Wszyscy zrobieni na stówkę, także gratuluję. No i Michał tutaj napisał na CM za Fabiana, jeśli się uda, wpadnie. Hulit z Prima, to znaczy ten head to head za 1,8 miliona kapsów. Także życzę Ci powodzenia w tych meczach head to head. No i Michał jeszcze napisał: Za Matipa wpadnie Kielini u lub Van Dyke u Za Bakambu prawdopodobnie wpadnie Mbappé u Także ja tu widzę, że ty chcesz mieć. I Van z, z utoców i Mbappé utoców. Ci dwaj zaodnicy to oni normalnie ponad 200 milionów końców razem kosztują. A ja widzę u góry, że ty za bardzo końców nie masz. Także ja nie wiem skąd ty weźmiesz, wyczaśniesz tyle końców na tych dwóch załodników. No nie wiem, chyba byś tutaj musiał złotą kartę kredytową uruchomić, no ale... Jeżeli chcesz, to życzę Ci tutaj powodzenia, także lecimy dalej, i tu już jest kolejny składik powyżej 120 overalla, dokładnie 120 od Sepka, który napisał, kogo mam wymienić. No i ja widzę, że Ty masz skład pod e, legendarne busty, aczkolwiek jest jeden zawodnik e, z epickim bustem, jest to Wandyk Stocców. On jest dosyć spoko, aczkolwiek, no. Ja w Twoim składzie byś, bym nikogo nie wymieniał, wszystkich mas już zrobionych na stówkę, ale tak ewentualnie mógłbyś tego wandajka wymienić. E, wiem, że on jest już ulepszony, ale teraz EXP jest dosyć tani. Także tego wandajka mógłbyś sprzedać i w jego miejsce też kupić wandajka, ale z utoty. Utoty wandajka tego 94 i byś go mógł zrobić na stówkę i. To jest tylko taka moja sugestia. Ja bym tak zrobił, ale to jest tylko taka mm, właśnie rzecz, która nie jest koniecznością, bo składzik masz powiedzmy idealny. Także ci go gratuluję i lecimy dalej do Szymona. 108 overall tutaj mamy. No i Szymon pisze: Siema, mam nadzieję, że weźmiesz skład do ceny. No, także tak się stało kogo kupić na bramkę do 5 milionów. No masz tutaj Viviano. Ten Viviano jest dosyć dobry, bo dużo osób go używa czy też używało. Natomiast teraz dużo osób używa Mendiego tego 97 Streicher Ja w sumie go też używam tego z Sahary, bo on jest może nie to, że jakiś bardzo dobry, ale jest dosyć spoko, a przede wszystkim ma Prawie 2 metry wzrostu, a jeżeli chodzi o jego cenę, to nie orientuję się dokładnie, ale coś chyba koło 5 milionów on kosztuje, może drożej, ale być może będziecie na niego stać, także na pewno mogę go tutaj Tobie polecić, a co do składu wygląda naprawdę dosyć solidnie, także tych zawodników możesz spokojnie ulepszać i lecimy do składu od Kacpra. 116 overall, który pisze, coś zmienić, czy tylko upgrade do setnego overalla, za Bernardo będzie prime hulit, także kolejna osoba, która tutaj chce lecieć po tego hulita w head to head, także życzę powodzenia, a co do twojego składu, to chyba też nic do wymiany, bo Składzik naprawdę bardzo solidny, także spokojnie możesz wszystkich ulepszać na stówkę. Tutaj na stówce widzę, że masz już Roberto Firmino, dosyć ciekawa karta na CF-ie. Ja nie patrzyłem jego statystyk, ale chyba on może być całkiem niezły, to znaczy on ma CF, ale jeżeli ktoś z Was ma pozycję, ma ustawienie z CF-em, to ten Firmino to według mnie może być całkiem ciekawa tutaj. Opcja na tą pozycję, także przechodzimy do kolejnego składu. Tym razem jest to Kuba. I tutaj mamy 113 overall. I Kuba pisze do mnie tak. Cześć, mój nick polska cebula. Także cebulaki pozdrawiają. W tym składzie chyba nic do zmiany. Może ty doradzisz, co mógłbym zmienić? Mam pytanie. Dasz mój składik do oceny, ponieważ zgłaszałem się już cztery razy i ani razu mnie nie było no to. Skoro tyle razy czekałeś tak długo, no to w końcu myślę, że się doczekałeś mój drogi przyjacielu, dzięki życzę miłego dnia Tobie również. No i co do twojego składu. Hmm. Tutaj Zieliński jest. Lepszą opcją za Zielińskiego jest SON, ale ty masz już Zielińskiego na stówkę i też pisałeś, że Zielińskiego zostawiasz. No wiadomo, Polak Rodak, także taki akcent może być w drużynie. I co do Twojego składu, to jeszcze mogę powiedzieć, że raczej bym już nic nie wymieniał. Także spokojnie możesz tylko upgrade'ować zawodników na stówkę i wbijać te skill boosty, żeby były jak na najwyższym poziomie. Także lecisz tutaj dalej, a ja również lecę z kolejnym składem i to będzie już przedostatnia drużyna 115 overall od Dawida, który ma drużynę całkiem ciekawą, bo napisał tylko szare busty kogo za Aldera z common boostem. Także Szacun dla ciebie, że robisz skład z szarych bustów, bo e, oczywiście najbardziej opłaca się robić skład pod jeden kolor bustów, ale większość osób jednak idzie w legendarne busty. A żeby nie było tak, że każdy ma ten sam kolor bo wiadomo, to się nudzi, to trzeba być unikatowym i tak jak Dawid ma tutaj szare busty. Także naprawdę spoko, możesz tych zawodników ulepszać i pytałeś się kogo za Alder Weirelda ja bym Ci tu mógł na pewno polecić Kulibali, Kulibali z Toców. on ma chyba 97 overall, z statystyki patrzyłem, on jest naprawdę całkiem niezły ten Kulibali, ale on kosztuje dosyć sporo, bo chyba 20 milionów a ty tyle nie masz, ale w sumie teraz ten event jest Amazon, to możesz grać w ten event, otwierać paczki, dostawać z nich konsy, tam masterów, masterów też możesz sprzedawać i może ci się tam uda trochę zarobić i tego Kulibaliego mógłbyś tutaj kupić. A ja przychodzę już do ostatniej drużyny w tym odcinku i tu będzie naprawdę grubo, bo jest to skład od Bejcy. Bejca z Mojej ligi w Polish Fighters znajomy no i Bejca tutaj naprawdę nieźle dowalił do pieca. Składzik 121 overall wszyscy na stówkę zrobieni Trzy ikony Prime, ale co najważniejsze, jest tu ikona Prime Ronaldinho. Ronaldinho zrobiony teraz z tego eventu Trish and Hunt Amazon i ten event trwa 4 dni, ale Bejca. Ronaldinho z tego co wiem, zrobił już dwa dni temu. On normalnie tego Ronaldinho zrobił w dwa dni grając free to play bez wydawania żadnych pieniędzy, ani złotówki nie wydał. Pewnie się dziwicie, jak to jest możliwe. Ano tak, że Bejca jest takim agentem, że on normalnie pod koniec Sahary w ogóle w nią nie grał, tylko zbierał staminę i uzbierał sobie chyba, nie wiem, 7000 staminy. I wszystko ją wydał w pierwszym, w drugim dniu na, na, te, na to, tego Amazona i normalnie trafił w sześć tych reliktów i odebrał Ronaldinho, także jak widzicie można, można grając free to play zrobić Ronaldinho w tym evencie, także wam naprawdę to polecam, także Ronaldinho nie jest pay to win. Nie trzeba płacić, żeby zrobić Ronaldinho, tylko Ronaldinho jest time to win. Żeby go zrobić, trzeba poświęcić czas, ale no w sumie, jeżeli macie czas, możecie grać, zbierać stamina, oglądając reklamy i każdy z Was tego Ronaldinho może mieć w swoim składzie. Zobaczę, może ja będę też miał, bo na razie tylko dwa relikty mam, w tym jeden ten gwarantowany. Cztery jeszcze brakują. Zobaczę, jeszcze 10 dni zostało, więc... Może się te cztery relikty udało zbierać? Jeżeli nie, to po prostu busty ważne też będzie spoko. Także składzik Bejcy tutaj naprawdę dowalony do pieca nieźle. Też Bejca to jest, muszę Wam powiedzieć, niezły tryhardowiec, bo on chyba codziennie po 2000 staminy wydaje, oglądając te reklamy. I w tym evencie Sahara. Co był to on normalnie 10 glifów trafił, a teraz e, w Amazonie już 8 reliktów trafił, bo oprócz tego Ronaldinho już 2 e, na busty wydał. Także no tu jest naprawdę niezły zawodnik i także ci gratuluję tego Ronaldinho. Naprawdę mega, mega karta. Patrzyłem jego statystyki i co z mojej strony to już tyle. Ostatni składnik w tym ocenianiu. I co mogę wam powiedzieć, będzie jeszcze na pewno jedno ocenianie do góra dwóch tygodni, pewnie na początku sierpnia i to planuję, że będzie ostatni już odcinek z tej serii z oceniania, ale nie bójcie się, bo ocenianie z FIFA Mobile wróci na mój kanał, ale dopiero na jesieni i to będzie takie już prawdziwe ocenianie, bo wtedy będę przyznawał Wam oceny za składziki, także z mojej strony to tyle. No i czynajcie się do następnych odcinków. Pozdrawiam Was. Cześć!